Robert Krasoń, jesteśmy przed galą DSF Kickboxing Challenge 15. Samopoczucie? Wszystko gra. Powiedz, podobno jesteś fanem Macieja Jewtuszko. Jak to jest, jako fan będziesz walczył ze swoim, można powiedzieć, idolem? No, to ciekawa opcja. Jakoś nie robi to dla mnie jakiejś większej różnicy. Czuję się ok, jest wszystko w porządku. No tak z boku na to patrząc, po prostu coś fajnego, coś niespodziewanego. Tak po prostu, jest ok. Maciej powiedział, że straci fana w tej walce. No, tego mu życzę, żeby spróbował. Powiedz, masz doświadczenie z full kontaktu dość duże. Przełożenie teraz na K1, to jest... Trudno było się przestawić w ogóle, czy po prostu masz ten element gdzieś tam włączony w treningu, kolana, low kick i tak dalej? Należy do takiego klubu, gdzie trenujemy wszystko, więc nie było z tym problemu. Wolałbyś pojedynek właśnie w full kontakcie, czy te K1 jednak? K1 jest ok. Powiedz mi jeszcze tak, to jest twój, powiedzmy, miałeś w ogóle rezygnować podobno z kariery, jakby nie było takich walk. Taka walka to jest dla ciebie dodatkowa motywacja? Specjalnie się przygotowywałeś, nie trzeba cię było zachęcać do treningu? Tak, no zdecydowanie to jest coś dużego, coś co każdy sportowiec chyba o tym marzy, do czego dąży. I jeżeli pojawiają się takie możliwości, to trochę napędza. To tak samo jak rozmawiałem kiedyś z Dorotą Godziną i powiedziała, no już miałem powoli kończyć, ale pojawił się ten DSF i to jest takie nowe paliwo, coś nowego. No bo ile razy można jeździć do tego samego Dublina, do tego samego Budapesztu, walczyć z tymi samymi ludźmi, ewentualnie nowymi, a tutaj zaczyna się coś dziać, coś dużego, co może się rozwinąć w przyszłości i być świetną zabawą. Czyli jakiś brak perspektyw to był ten powód, dla których miałeś rezygnować? Tak, no tak, tak, tak. I lata uciekają, a trzeba w końcu zacząć normalnie pracować, normalnie żyć, kupić samochód, mieszkanie, a do tej pory byłem tylko sportowcem, amatorem i na to nikt nie patrzy tak naprawdę, na to nasze życie normalne, tylko wszyscy się cieszą, jak wygrywamy w ringu. Oczywiście super jest wychodzić z orzełkiem na piersi do hymnu, to są niezapomniane chwile, ale to się nie przekłada na nic tak naprawdę w życiu, oprócz dobrych wspomnień. Tutaj w rozmowie z Maciejem właśnie wyszło, że on tak naprawdę teraz do tego przejścia właśnie w stricte uderzane, on niewiele zmieniał tak naprawdę w przygotowaniach pomiędzy walkami MMA a teraz. I pytanie, czy to dobrze, czy źle, obserwując jego poprzednie pojedynki? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Kurczę. Być może czegoś mu brakowało, na przykład zauważyłeś to i słysząc to, że niewiele zmienił jakby, a jednak to jest trochę inny świat mimo wszystko. Tak, no kickboxing, no to są dwa różne sporty, już sam kickboxing jest podzielony i to są różne sporty, full contact, K1, low kick, inaczej się walczy, inaczej trzyma się dystans, także MMA, a kickboxing to już jest w ogóle inna bajka. Ale skupiam się bardziej na sobie tak naprawdę. To nie, ten wymiar, w którym walczymy, nie różni się dużo od amatorskiego. To jest, runda jest tylko minutę dłuższa. Tak naprawdę bokserzy, amatorzy tak walczą. 3 rundy po 3 minuty, a ja też walczę w boksie na takich małych, regionalnych galach, żeby po prostu przygotowywać się do full kontaktu, czy teraz do K1. A odnośnie przygotowań pana Jewtuszki, to jakoś nie robi mi to większej różnicy. No tak jak mówię, skupiam się na sobie po prostu. Typ jutro na walkę, wygrana twoja przez decyzję KO, jak to widzisz? Wygrana, zobaczycie jak. Dobra, dziękuję. Dziękujemy w takim razie.